A ja mam takie pytanie przypominające. Czy wiecie, że Bóg was kocha? Bóg naprawdę cię kocha. I dzisiaj przyszła mi taka myśl w ogóle w trakcie uwielbienia. Odkryłam w tym tygodniu, alleluja, w ogóle staję w prawdzie o sobie nadal. Odkryłam w tym tygodniu, że nie przeżywam zjednoczenia z Bogiem. W ogóle. Naprawdę muszę bardzo, że tak powiem, poświęcić się temu tematowi w modlitwie, żeby to w ogóle jakkolwiek zacząć przeżywać. I dzisiaj podczas uwielbienia przyszła mi taka myśl, że Bogu w ogóle zależy na tym, żebyś ty był nakarmiony. Amen. I chodzi o to, że my mamy Boga w sobie, ale ja, jeżeli Go dzisiaj nie przeżywam, jeżeli ja nie przeżywam tego, że On jest we mnie, to w ogóle On jest wszechmogący. W pewnym sensie mogę Go brać z zewnątrz. Przez moją wiarę, w cudzysłowie, tak? Bo ja wiem, że jakby prawda jest taka, że biorę Go ze środka, ale powiedzmy, że słowami mojej wyobraźni, tak? W cudzysłowie biorę Go z zewnątrz, bo to trochę nie ma znaczenia, jak ty to zrobisz. Po prostu masz to zrobić. Masz się nakarmić i amen i kropka. Ale wiadomo, miejsce docelowe i o tym trzeba myśleć i to trzeba w ogóle właśnie przeżywać, że my jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Wiecie, kiedy Nina nałożyła na mnie ręce wtedy, kiedy nam udzielała, to to, co mnie przeszyło i co do mnie wtedy doszło, to to, że Bogu zależy. I dotarło do mnie wtedy tak, że w ogóle mam się modlić tak, jakby mi zależało. Amen. Zobaczcie w ogóle, pomyślcie, ile różnych modlitw uwolniliśmy i co by było, gdybyś modlił się wtedy tak, jakby od tej modlitwy miało zależeć efekt tej modlitwy. Wiecie, ja mam wrażenie, że czasami to my tak uwalniamy te modlitwy, przychodzimy w środę i co? I modlimy się, bo jest modlitwa. Tak wiecie, z przyzwyczajenia, z obowiązku, nie wiem z czego, z poczucia odpowiedzialności. Ale kurczę, możemy modlić się tak, jakby od tej jednej modlitwy zależało wszystko. I to jest w nas, to jest dla nas dostępne. W ogóle chodzi tylko o zaangażowanie i nastawienie, rozumiecie? Tu nie ma żadnego, nie wiem, niewidzialnego klucza, po który trzeba sięgnąć, żeby w ogóle to zrobić. To nie o to chodzi. Po prostu zaakceptuj tę myśl, że od tego, jak ja teraz się modlę, będzie zależał efekt tej modlitwy. I możesz dzisiaj modlić się tak, jakby od twojej modlitwy miało zależeć, co wydarzy się dalej. Co wydarzy się dalej w twoim życiu. Co wydarzy się dalej w tym kościele. Co wydarzy się dalej w tym kraju. Co wydarzy się dalej w ogóle z kościołem na świecie. Od twojej modlitwy może to zależeć. Po prostu zaangażuj się w tę modlitwę. I uwierz w to, że to od twojej modlitwy wszystko zależy. Amen. Amen.